Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w moim wirtualnym studiu w chynchach akademickich, bo tak postanowiłem nazywać, nie wiem czy wszyscy wiedzą co to są chynchy. Chynchy to jest łódzkie słowo oznaczające zarośla, krzaki. Trzeba koniecznie wypowiadać je właśnie w ten sposób, jako chynchy, bo wtedy nie jest się takim pretensjonalnym łodzianinem, bo pretensjonalny łodzianin to mówi chęchy, żeby było słychać to en takie nosowe. Ja uważam, że to powinny być chęchy. Ale że to są chęchy akademickie, to dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat etyki, filozofii Alberta Schweitzera. Albert Schweitzer to jest postać niezwykle złożona, bo z jednej strony ma 3 doktoraty w jakimś sensie. Pierwszy z filozofii, drugi z teologii i trzeci jest lekarzem medycyny, czyli doktorem takim prawdziwym. No i bardzo wielorako się postać może być ujęta jako organizator życia, no, noblista, organista, komentator Bacha, no bardzo, bardzo wielowymiarowa postać. No ale doktorat pisał z Kanta, w związku z tym zaprosiłem dzisiaj kantystę, filozofa, etyka, profesora Pawła Łukowa z Uniwersytetu Warszawskiego i chciałbym właśnie na ten temat porozmawiać. Najważniejszym takim pojęciem filozoficznym u Schweitzera wydaje się, chociaż niekoniecznie może filozoficznym do końca, pojęcie czci dla życia. Okazuje się, że to może mieć jakiś związek z filozofią Kanta. No, jaki związek w pewnym sensie to wszystko ma ze wszystkim, ale ja myślę, że rzeczywiście istnieją pewne podobieństwa, jeśli chodzi o pojęcie szacunku dla prawa moralnego, które występuje u Kanta. I właśnie o idei czci dla życia, którą mamy u Schweitzera. W pewnym sensie to jest zaskakujące, a w pewnym nie. To znaczy, oczywiście to są myśliciele protestanccy, przynajmniej jeśli chodzi o źródła, bo gdzie, że tak powiem, do czego doszli w swoich rozważaniach, to już jest kwestia, co do której można się spierać, czy oni byli, że tak powiem, prawdziwymi, w cudzysłowie, chrześcijaninami, którzy właściwie odczytywali Pismo Święte. Ale myślę, że istnieją pewne podobieństwa, które chciałoby się powiedzieć, mają charakter taki strukturalny bardziej, czy formalny, jeśli kto woli. Natomiast istnieje też sporo ciekawych, jak sądzę, różnic między tymi dwoma stanowiskami. Żeby zacząć tak, no już od razu przejść do rzeczy. No na przykład u Kanta jest to pojęcie szacunku, które on objaśnia, szacunku dla prawa moralnego, o którym mówi, że szacunek dla ludzi w istocie jest szacunkiem, jaki się ma dla prawa moralnego, które jest w nich. Czyli mówiąc trochę inaczej, że jest to pewne rozpoznanie podmiotowości i to rozpoznanie podmiotowości, zdolności do działania wedle normy, która ma charakter bezwarunkowy, czyli imperatyw kategoryczny i tak dalej, budzi szacunek. I co to jest szacunek? I to jest ciekawe, jak Kant je opisuje. Kant przede wszystkim mówi, że szacunek nie jest uczuciem patologicznym, przy czym on patologiczny rozumie jako namiętność, a nie jako choroba. A więc czy nie jest to uczucie, które bierze się z pobudzeń emocjonalnych, z pobudzeń, jakby to Kant powiedział, empirycznych. Jest to uczucie bardzo specyficzne, które Kant mówi jest wzbudzone przez rozum. I owo uczucie, czy może raczej należałoby powiedzieć postawa szacunku, Kant powiada ma 2 aspekty. Jak mówi, jest podobne do bojaźni, ale jest też podobne do skłonności. Czyli mówiąc inaczej, dla Kanta szacunek dla prawa moralnego jest takim, chciałbyś powiedzieć, ambiwalentnym, czy jest w nim uczuciem, czy nie jest w nim pewnego rodzaju napięcie nieusuwalne, jakby definiujące to uczucie moralne. I ono polega na tym, że z jednej strony, przepraszam,
że z jednej strony się próbował do mnie. Tak. I to uczucie polega na tym, że z jednej strony, może ja wyłączę ten telefon. Dobrze, dobrze. No, już. Czyli zacznę, aha. I to uczucie szacunku dla prawa moralnego, jak mówiłem, ma właśnie te dwa takie nurty. Ja rozumiem szacunek dla prawa moralnego, jakiego Kant opisuje, jako właśnie związany z jednej strony z taką atrakcją, która się wiąże z tym, że można spełnić wymóg moralny, ale z drugiej strony z obawą, że jest on gigantyczny, że on nas przerasta. Ja myślę, Kant używał, w trzeciej krytyce używał, kiedy mówił o wzniosłości, używał przykładu wodospadu, że z jednej strony on budzi lęk poprzez swój ogrom, ale z drugiej strony wzbudza atrakcję, przyciąga nas, chcemy go wręcz dotknąć. To więc jest to, myślę, że to jest tego rodzaju rzecz, o której Kant mówi, kiedy mówi o szacunku dla prawa moralnego. Ale teraz... Tak, właśnie, przepraszam, że wejdę w słowo, ale tam jest słowo Achtung, tak, używane. Tak. Czyli można byłoby to wiązać nie tylko z wzniosłością w sensie pojęciowym, bo on tam rzeczywiście w krytyce władzy sądzenia, trzeciej krytyce właśnie o tym pisze, w analityce wzniosłości, wychodzeniu też z siebie, jakby poszerzaniu siebie i tak dalej, ale z drugiej strony właśnie to Achtung wiązałoby z całą taką tradycją no, uważności, czy też to, co po angielsku jest watchfulness, czyli taka uważność, można powiedzieć baczność, to jest biblijne pojęcie baczności. Być może tak, chociaż ja bym raczej sądził, że to nie jest coś, co jest rozciągnięte w czasie, w tym sensie, że to ten szacunek, oczywiście on gdzieś tam jest w tle, ale on, nie, ale on jakby pojawia się, jak sądzę, u Kanta w obliczu wyzwania moralnego. Czy to wtedy, kiedy trzeba podjąć jakąś decyzję, ale także wtedy, kiedy tym wyzwaniem moralnym jest osądzenie czegoś, zastanowienie się nad jakimś ważnym problemem etycznym. Więc myślę, że to jest takie specyficzne przeżycie chyba, tak by to należało powiedzieć, które właśnie ujawnia się nie w postaci jakiejś gwałtownej emocji, tylko ujawnia się, ja myślę, że u Kanta ona ma w dużym sensie charakter poznawczy, to znaczy wydaje mi się, że Achtung w dużym stopniu ujawnia nam wymóg moralny. Jest czymś w rodzaju takiego hola, hola, stop, tu trzeba się zastanowić, tu się dzieje coś niezwykle ważnego. Więc sądzę, że to jest mniej więcej to podstawowy kierunek. I z tym ta idea czci dla życia pod pewnymi względami jest podobna, a pod innymi kontrastuje. No ale właśnie, czy można byłoby powiedzieć, że zarówno Schweitzer, jak i Kant, że to są głównie etycy, bo w przypadku Schweitzera to jest oczywiste, on powiedział wprost w pewnym momencie, moje życie jest moim argumentem. I no, za co dostał Nobla? No za to, że w Gabonie stworzył szpital dla skolonizowanych czarnych, i pomagał tym czarnym. Mało tego, jak dostał tą nagrodę Nobla, to przeznaczył tę nagrodę na leprozorium. To wiąże naszą postać z pandemią. Leprozorium, czyli kolonie dla trędowatych. Całe życie właściwie poświęcił im. Pod koniec zajmował się czymś innym. Był działaczem pacyfistycznym. Zmierzał w stronę rozbrojenia. Przede wszystkim nuklearnego, no ale właściwie całe życie był głównie lekarzem. Pisał oczywiście o Bachu, pisał różne rzeczy filozoficzne, ale to lekarz i organizator życia, organizator budowniczy wręcz szpitala. Więc moje życie jest moim argumentem. Czy tak mógłby powiedzieć też Kant? Myślę, że mógłby, ale miałby na myśli trochę co innego. To znaczy, wydaje mi się, że Kant mógłby powiedzieć, że jego życie jest jego argumentem w tym sensie. Oczywiście, gdyby udało mu się
opanować czy powstrzymać wrodzoną skromność, ale mógłby wtedy powiedzieć, że w takim zakresie moje życie może być moim argumentem, o ile jest ono spójne ilustracją moich zapatrywań teoretycznych i filozoficznych. Natomiast u Schweitzera ta fraza oznacza coś bardzo krytycznego również wobec Kanta. Kant zresztą jest obiektem otwartej i to takiej dosyć, chciałoby się powiedzieć, bezkompromisowej krytyki ze strony Schweitzera, jego etyka. Ale Kant jest tutaj tylko pewnym reprezentantem tego, co Schweitzer określa jako cywilizacja. To znaczy twierdzi, że cywilizacja właśnie, ma na myśli oczywiście cywilizację zachodnią, ma to do siebie, że próbuje znaleźć jakąś metafizyczną, ontologiczną bazę dla moralności. W tym sensie, że próbuje najpierw powiedzieć nam, jaki świat jest, aby na tej podstawie formułować tezy na temat tego, jak powinniśmy postępować. I pod tym względem Kant jest jednym z przedstawicieli właśnie owej cywilizacji i zasługuje zdaniem Schweitzera na krytykę. Natomiast Schweitzer mówi, istotą moralności nie jest, w cudzysłowie, kombinowanie, nie jest tworzenie jakichś abstrakcyjnych norm, tylko istotą moralności jest pewnego rodzaju przeżycie, jest pewnego rodzaju sposób zaangażowania się w świat, rzeczywistość. I myślę, że to jego pojęcie czci dla życia jest właśnie w dużym stopniu, należy rozumieć jako formę istnienia. I w tym sensie życie Schweitzera było jego argumentem. To znaczy on czynem pokazywał pewną wrażliwość, jej konsekwencje. Natomiast w momencie, gdyby go zapytać, to zaraz, ale według jakich reguł, norm powinniśmy postępować, co należy robić, co nie, to wtedy Schweitzer niewiele miałby specjalnie do powiedzenia w ogólności. Mógłby zapewne w konkretnych okolicznościach doradzić, że tutaj to pewnie to, a tam to pewnie coś innego należałoby zrobić, ale unikałby formułowania ogólnych regułek moralnych. Mówienia, że pewne rzeczy zawsze są słuszne, a inne zawsze są niesłuszne. Więc w tym sensie ten jego szacunek, przepraszam, cześć dla życia jest taką ideą kształtującą stan umysłu, kształtującą optykę na życie. Ona jest takim bezpośrednim zaangażowaniem w świat. Nie jest pytaniem o to, jaki świat jest, tylko o to, co ja mam w sobie, i też jest różnica między nim i Kantem, że to źródło tego uczucia, czy tego specyficznego uczucia, bo to nie jest egzaltacja u Schweitzera, prawda? Że źródło tego uczucia u Kanta, ono jest w prawie moralnym, w pewnym abstrakcyjnym, w pewnej abstrakcji, która w dodatku nie jest tożsama z tym, kto z ową abstrakcją obcuje, o tyle u Schweitzera owo życie i wola życia, bo to jest to, co on mówi, my rozpoznajemy poprzez wgląd w rzeczywistość, a przede wszystkim w siebie, są czymś, co jest w nas i co jest zawsze w konkrecie, zawsze jest pewnego rodzaju specyficzną formą owej woli życia i formą życia. Ja myślę, że prostu Schweitzera trzeba powiedzieć, że Schweitzer dostrzega pewną rzecz, która nam często umyka, traktujemy jako oczywistość, że my, że zjawisko życia to jest specyficzne zjawisko samoorganizowania się materii. I ja myślę, że to jest to, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę to, że on gdzieś w jednym z listów do kogoś napisał, że etyka czci dla życia nie wymaga założenia istnienia osobowego Boga. Osobowego Boga. Więc być może Bóg nieosobowy jako świat, rzeczywistość, czyli jakiś rodzaj panteizmu jest wystarczający. I myślę, że to jest ten kierunek myślenia, czyli ta cześć dla życia jest takim docenieniem
tego wyjątkowego, zdumiewającego zjawiska, jakim jest zjawisko życia. No właśnie, w pewnym sensie można byłoby mówić o takim nowoczesnym mistycyzmie w przypadku Schweitzera, bo on zresztą wprost chyba się do tego też w niektórych miejscach odnosi. Oczywiście tutaj mówiłeś o woli, w tym sensie byłby też wpływ Schopenhauera niewątpliwy, tutaj Schopenhauera i krytyki Kanta przez Schopenhauera, ale ja chciałbym jeszcze o jedną rzecz zapytać, mianowicie jeżeli jest tak jak mówisz, a rzeczywiście no, zestawia się go obecnie też z takimi ekologicznymi myślicielami, czy też myślicielami też w jakimś sensie apokaliptycznymi, jak Don Capit z Cambridge, który w 17 bodajże albo 16 roku wydał etykę dni ostatnich człowieka, tak? Człowieka, czyli jakby po antropocenie, można powiedzieć. I teraz, no, czy można byłoby widzieć właśnie w tym, co Schweitzer działa i w tym, co pisze, mówi, jakąś wskazówkę na nasz czas, nie tylko czas pandemii, ale czas katastrofy klimatycznej na przykład. Ja myślę, że Schweitzer, oczywiście można go tak traktować, pytanie tylko w jakim stopniu będzie to, że tak powiem, teoretycznie uzasadnione. Ja mam wrażenie, że Schweitzer przede wszystkim, znaczy gdyby dzisiaj żył, tak? Gdyby mógł oglądać to, co oglądamy, to nie sądzę, to myślę, że nadal by zachowywał swoją podstawową wiarę w to, że szacunek dla, czy cześć dla tego, co żyje, jest taką podstawową normą. Natomiast inne rzeczy, czy inne troski, inne powinności są konsekwencją rozpoznania tego, że ta samoorganizująca się materia jest czymś zdumiewającym i samo takie bezpośrednie dostrzeżenie tego zjawiska jest tym, co rzeczywiście budzi ową cześć. Bo proszę zwrócić uwagę, to pojęcie czci jest zdumiewające, bo ono właśnie ma ten efekt, z jednej strony to jest zachwyt, ale z drugiej strony to jest poczucie własnej niewielkości, własnej znikomości w obliczu tego wspaniałego zjawiska. Tak, przepraszam, że wejdę w słowo, ale właśnie słowo cześć też mnie bardzo, bardzo tak jakoś zajmowało, bo to po angielsku jest reverence i jakby to cześć to jest straszliwie delikatna sprawa, bo z jednej strony na przykład w luteranizmie, z którego się wywodzą zarówno Kant, jak i Schweitzer, nie ma czegoś takiego jak kult. Kult jest przeciwieństwem religijności protestanckiej, luterańskiej, prawda? To znaczy jest nabożeństwo, jakby jest to Andacht, czyli nabożeństwo, ale nabożeństwo to nie jest kult, to nie jest kult niczego ani nikogo, prawda? To znaczy to jest raczej właśnie coś takiego pomiędzy szacunkiem, podziwem, uważnością, napięcie jest tutaj wyraźne, ale nie ma tego właśnie kultu. I ta cześć wydaje mi się takim kompromisem, to znaczy z jednej strony jest to ruch w stronę kultu, ale z drugiej strony jest to coś więcej, zdecydowanie więcej niż szacunek, prawda? Znaczy może taka krótka uwaga, ciekawe, że kantowskie Achtung w niektórych tłumaczeniach na angielski jest przekładane jako reverence, niekoniecznie jako respect. Mniejszość, znaczy chyba teraz ostatnio ono się upowszechniło w tych tłumaczeniach. Ja myślę, że to pojęcie tej rewerencja, zresztą chyba Schweitzer sam używał określenia rewerencja vitae. Tak mi się wydaje. I łacińskie określenie. Dobrze pamiętam, czyli używa tego terminu tej, no właśnie, z jednej strony rozpoznanie majestatu, rozpoznanie wielkości, rozpoznanie powagi, ale z drugiej strony i to oznacza pewnego rodzaju uległość, w sensie no właśnie rozpoznania tego autorytetu i majestatu, ale z drugiej strony jest tam zawarta również ów element dobrowolnego rozpoznania tego autorytetu.
poprzez zajrzenie w siebie. I to jest tutaj specyficzne. Więc to jest coś takie, to luterańskie Andach, prawda? Takie, to jest namysł, to jest wejście w samego siebie. Zresztą, co ciekawe, Schweitzer przecież przypomina filozofię, klasyczną filozofię chińską, jako tą, która nie zrobiła tego grzechu, który zrobiła filozofia Zachodu, czyli skupiała się na jednostce działającej i zaangażowanej w świat. Masz na myśli hinduską? Nie, chińską. On krytykował hinduską pod pewnymi względami za jak gdyby takie wycofywanie. Pasywność, za pasywność. Tak, a chińską chwalił właśnie za to zaangażowanie. No to jest niezwykle ciekawe, no bo właśnie to jest jakby sprawa Neil Ferguson w Cywilizacji Zachodniej pisze o Chinach, że oni mieli szansę być dominujący na świecie, ale w pewnym momencie Zachód przez swój aktywizm i kilka wynalazków, które miał właśnie w związku z nowożytnością, no pokonał Chiny, no a dzisiaj mamy oczywiście sytuację zupełnie inną, no ale to jest inny temat. Więc wracając do Szwajcara i Kanta, wydaje mi się, że tutaj faktycznie doszliśmy do tego pojęcia rewerencji w sposób niezwykle taki ciekawy dla mnie, bo to Achtung i ta rewerencja, ten szacunek, to jest coś, co jest bardzo bliskie również pojęć biblijnych, bo w Biblii jest wiele takich miejsc, w których jest mowa właśnie o baczności jako pewnego rodzaju postawie, czy też wręcz. No tylko, że tu w chrześcijaństwie chodzi raczej o coś trwałego. To nie jest baczność chwilowa, tylko to jest coś, co ma trwać, prawda? Znaczy ja myślę, że przede wszystkim jak patrzymy na to myślenie chrześcijańskie i oczywiście mnie się wydaje, że trzeba powiedzieć, że w sensie doktrynalnym można Schweitzerowi dużo zarzucić, ale w sensie sposobu życia i myślenia, no to trudno o bardziej chrześcijańskiego chrześcijanina. On właśnie ma tego rodzaju postawę, bo to jest kwestia postawy, to nie jest kwestia jakiegoś intelektualnego zaangażowania w badania teoretyczne, to jest kwestia intelektualnego zaangażowania w to, co jest tu i teraz, tu przede mną. I mnie się wydaje, że jak czyta nawet jego Schweitzera krytykę etyki Kanta, to Schweitzer w którymś miejscu mówi, że Kant chciał pokonać myślenie takie nastawione na efekty, czyli jakąś formę utylitaryzmu, ale mu się nie udało. Schweitzer tak ogłasza. I mówi, że mu się nie udało właśnie dlatego, że oderwał namysł etyczny od jakby tej substancji życia, doświadczenia życiowego. Czy ja dobrze rozumiem, że to chodziło o to, o ten rozdział fakultetów, o których można mówić u Kanta? Nie, z tego co ja rozumiem, to tam chodzi o to, że Kant chciał, no raczej to jest krytyka oświeceniowego myślenia w kategoriach tego, aby normy moralne wyprowadzać drogą rozumową. Bo to jest kontrast między tymi dwoma myślicielami. Czyli tutaj Schweitzer byłby też w jakimś sensie mógłby się zgodzić z Baumanem, który uważał, że jakby no, mamy problem z nowoczesnością w znaczeniu takim, że nowoczesność, tak jak Habermas zresztą też mówił, w postaci instrumentalnego rozumu doprowadza do tragedii, prawda? Bo instrumentalny rozum jakby jest w niezgodzie z rozumem komunikacyjnym. No to jest u Habermasa, ale ja myślę, że z punktu widzenia Schweitzera, czy jak patrząc na Schweitzera, to myślę, że on by mówił, że to jest jak gdyby wyizolowanie, że przekleństwem cywilizacji, tego co on rozumie cywilizacji, jest izolowanie rozumu od bezpośredniego doświadczenia. I że filozofowie
zadają pytania typu, dlaczego powinienem postępować zgodnie z takim czy innym poglądem, podczas gdy Szwajcar by powiedział, że to w ogóle nie jest pytanie, które warto sobie zadawać pytaniem, ponieważ to, co jest niezbędne, to jest pewnego rodzaju odkrycie. Zresztą on sam swoje, w cudzysłowie, nawrócenie etyczne opisuje jako właśnie pewnego rodzaju takie oświecenie, to zdaje się tam, kiedy ono... Hipopotamy. Tak. Kiedy na tej rzece, prawda, co to jest? To jest to, co on opowiada, to jest moje uświadomienie sobie tego, co, że tak powiem, co jest najbardziej zdumiewającą i zarazem zachwycającą rzeczą, jaką można, jaką człowiek może doświadczyć. To jest dostrzeżenie tego, że to jest właśnie, tak jak to nazwałem wcześniej, ta samoorganizująca się materia, która dąży do przetrwania, do utrzymania owej organizacji. Mówiąc inaczej, to jest walka z chaosem, bo te zjawiska życia są zjawiskami organizacji i podtrzymywania tej organizacji. Natomiast reszta dąży do chaosu i myślę, że to, ja w każdym razie tak bym rozumiał myślenie Szwajcera. No tak, to już zmierzamy do końca, ale właśnie jeszcze, jeśli już doszliśmy do tego, bo Szwajcar faktycznie widział stado hipopotamów i to go natchnęło, żeby wymyślić pojęcie czci dla życia. I tutaj no, niesamowite to jest, bo to tak trochę śmiesznie brzmi, hipopotamy, filozofia, co jedno wspólnego, a z drugiej strony właśnie, jeśli już mowa o tym, to cywilizację on widział jako coś, co jest związane właśnie z kontrolą, prawda? Intelekt jako kontrola, jako coś, co próbuje okiełznać i zresztą krytykował cywilizację też, która no, powoduje kolonizację. Aczkolwiek no, tutaj on nie był do końca konsekwentny pewnie, bo to nie był jeszcze ten czas, ale no, w każdym razie to o czym mówi pan profesor, czyli o jakby tej sprawie podejścia do życia jako czegoś samoorganizującego się. No, on z drugiej strony powiedział coś takiego, że jego szpital jest jego improwizacją, bo on był jednocześnie organistą i był muzykiem w jakimś sensie. Więc z jednej strony moje życie jest moim argumentem, argument jest dla rozumu, a z drugiej strony moje życie jest moją improwizacją, czyli argument do tego uczucia, emocji. No ja myślę, że właśnie on używa określenia argument w sposób metaforyczny i że tutaj chodzi o to, żeby powiedzieć, tak jak to mówimy potocznie, że możecie sobie opowiadać, co tam jest dobre i złe, ale to wasze uczynki będą pokazywały, po owocach was poznamy, po tym, co rzeczywiście potraficie zdziałać, co robicie. Więc to jest dla mnie oczywiste, ale ja bym to spojrzał na to troszeczkę, bo myślę, że mam chyba dosyć często brakuje umiejętności, czy jakby jest nam trudno w cudzysłowie wczuć się w tę optykę Szwajcera. Więc ja sobie to wyobrażam mniej więcej tak, że oto spróbujmy sobie wyobrazić to tak troszeczkę filmowo, że oto on płynie na tej łodzi, dookoła widzi roślinność, widzi potem te zwierzęta i w tym momencie dostrzega coś, co jest absolutnie zdumiewające. Wyobraźmy sobie, że nagle znajduje się na Księżycu i patrzy w ten maleńki, maleńki punkt, gdzieś tam w zgubionej, zapomnianej, niewidzianej przez resztę świata maleńkiej części. I to się dzieje. I to się reprodukuje. I to funkcjonuje i to trwa. I myślę, że to jest właśnie to uczucie, które się pojawiło u Szwajcera i go już nigdy nie opuściło wspomnienie tego uczucia. Że oto patrzymy na ten maleńki punkt, który jest w kosmosie czymś absolutnie pomijalnym. Ale jego potęga, jego gigantyczność polega na tym, że jest zorganizowany i trwa, i żyje, i idzie dalej. I to myślę jest to, tak, to jest to takie wzruszające wręcz u Szwajcera, że on miał pewnego rodzaju odwagę opowiedzieć o tym, co przeżył i co poczuł. I myślę, że to jest coś, co możemy sobie krytykować z rozmaitych punktów widzenia, ale filozoficznie oczywiście to
często jest dosyć łatwe do zaatakowania, powiedzmy szczerze, zwłaszcza z punktu widzenia współczesnej metaetyki i takich innych historii. Ale jak patrzymy na to, że jest to pewnego rodzaju świadectwo, takie chrześcijańskie słowo mi się nasunęło, świadectwo pewnego rodzaju wrażliwości, a zarazem uważności właśnie na świat, no to wydaje mi się, że to jest coś nie do przecenienia. Być może nam właśnie brakuje tego rodzaju dzisiaj umiejętności wzniesienia się poza czy ponad taką doraźną, ckliwą emocjonalność, która nas wciąż otacza. A właśnie pokazać, że pewna forma emocjonalności, która wykracza poza tą doraźność i ckliwość, może być jakimś ciekawym i ważnym, jak sądzę, takim wskazówką do uporządkowania własnego życia. Wielkie dzięki za tę refleksję. Wydaje mi się, że to jest dobry punkt, żeby zakończyć nasze spotkanie. Można byłoby zapewne bardzo znacznie dłużej na ten temat mówić. Schweitzer jest bardzo bogatą postacią. Kant również. Wielkie dzięki. Ja myślę, że to objawienie Schweitzera w afrykańskich hynchach może być świetnym podsumowaniem dla tej czci dla życia Schweitzera i Achtung u Kanta. Także wielkie dzięki i do zobaczenia następnym. Do zobaczenia.